czy on cię kocha? Witam serdecznie na wróżbie z kart Lenormanda i Tarota. Kochani, dzisiaj mamy dwie grupy. Grupa pierwsza, karty Lenormanda i serduszko różowe. Więc jeśli lubicie talię Lenormanda, to wybierzcie grupę pierwszą. Grupa numer dwa, karty Tarota, mistyczny Tarot i serduszko czerwone z napisem I love you, kocham cię. Więc wybierzcie sobie Lenormanda, grupa pierwsza, lub Tarota, grupa druga, w zależności, którą talię bardziej lubicie, lub oglądnijcie cały filmik, być może te dwie talie się nawet uzupełnią, co się często zdarza. Oczywiście zapraszam Was do lajkowania z kciuszkiem w górę i komentujcie, piszcie, kochani, czy ta wróżba rezonuje, którą grupę wybraliście, bardzo mnie to interesuje, naprawdę. Ponieważ ja chcę też wiedzieć, czy ta Wasza grupa jest trafna, czy ten wybór jest trafny, więc napiszcie mi, potwierdźcie, żebym miała rezonans, żebym miała po prostu feedback. Oczywiście zapraszam Was na wróżby indywidualne. Jeśli jesteście w takiej potrzebie, napiszcie do mnie e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale. Wyświetlam go w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Ja Wam oczywiście napiszę, jakie warunki tych wróżb są i jakie opcje wróżb rozmaite są, więc zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, kochani, więc zaczynamy. Zabieramy się do pracy. Wszystkich tych, którzy tutaj wybrali grupę pierwszą, zapraszam teraz, a grupa druga poczeka chwileczkę. Dobrze, więc grupa pierwsza. Czy on ciebie kocha? Tutaj mamy bukiet, czyli na pewno chce on się spotkać, zrobić niespodziankę, wysłać zaproszenie, wysłać wiadomość, zaprosić ciebie gdzieś na randkę. Czy on ciebie kocha? Powiedziałabym, że jest to bardzo skomplikowane. Jego miłość jest skomplikowana. Tutaj dużo jest problemów i brak wyjścia z sytuacji. Chciał jednak, żeby się wasza znajomość rozrosła, ale jest w jego głowie jeszcze pełno niejasności, nieklarowności, chmur i być może to się jeszcze tutaj wyjaśni, otworzy, być może jeszcze będzie jakaś szansa, by wyjaśnić te jakieś nieklarowności, ale w tej chwili jest tą miłość jeszcze skomplikowana, jakieś są tej problemy zagmatwania, jakieś komplikacje, niejasności, powiedziałabym, dużo problematycznych raczej spraw. Być może chciałby on tylko spędzać z Tobą miłe chwile, randki, sympatyczny czas, romantyczny, ale jeśli chodzi o miłość, jest to bardziej tutaj, widzę, zagmatwane i niejasne, nieklarowne, skomplikowane. Także powiedziałabym raczej, że na tę chwilę nie widzę tutaj miłości, raczej takie romantyczne randki tylko. Dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga wybrała Tarota i to oto serduszko czerwone. Talia, mistyczny Tarot. Czy on ciebie kocha? Czy on ciebie kocha?
Powiedzcie karty, czy on Ciebie kocha. Czy on Ciebie kocha? Upsa. Dobrze. Więc już na dnie mamy rycerza kielichów. Czyli on będzie walczył tutaj o tą relację, o tą miłość. Król kielichów, czyli tak, jest tutaj dużo uczuć, emocji. Dużo uczuć, emocji, ale również jest... Są blokady, ale będą różne tutaj wiadomości. Będzie tutaj szybkie tempo rozwoju i będzie tutaj też chęć seksualności. Brakuje jednak tutaj jeszcze emocji w tej relacji. Czegoś brakuje właśnie. Ale pragnie on stabilnej relacji, stabilnego związku. I mamy tutaj również... wow, mamy też diabła. Czyli mamy tutaj, kochani, raczej... Aha, mamy diabła i mamy kartę głupca. Czyli, kochani, raczej on chce niezobowiązujące takie związki... Jest niedojrzały, by tutaj coś planować. Owszem, jest dużo emocji, romansu, ale brakuje miłości. Brakuje spełnienia w miłości. Raczej on nie planuje, tylko żyje chwilą teraźniejszą, chwilą dzisiejszą. Owszem, będzie walczył o tą relację, ale to nie ma nic tutaj związanego z poważną relacją. Znaczy, chciałby być może coś stałego, ale z drugiej strony jest zaprzeczenie tutaj. Diabeł. Osoba, która, nie wiem, albo ma problemy, albo jest niewierna, albo ma jakieś inne tutaj dylematy z sobą, tak? Być może toksyczny partner, który Cię chce zmanipulować. Partner, który nie umie planować, który nie ma żadnych planów z Tobą konkretnych na przyszłość. Z jednej strony dawałabyś Ty mu może stabilizację jakąś, ale on sam w sobie żyje dniem dzisiejszym, przygodą, tak? Romantyczną przygodą, tylko krótkotrwałą, powierzchowną, tylko po prostu szuka przygód, szuka doznań być może, tak? Ale nie umie na stałe niestety nic konkretnego zbudować ani zaplanować, też nie bierze konsekwencji za swoje słowa, za swoje działania. No i diabeł tutaj jest oczywiście osobą, która manipuluje może Twoimi emocjami, uczuciami, więc miłość tutaj nie widzę, raczej miłość toksyczną, miłość powierzchowną, romans powierzchowny, chęć przygody, natomiast miłości tutaj brakuje wręcz, jest niespełnienie emocjonalne, niedosyt, deficyt emocjonalny, także przemyśl sobie to i obserwuj, uważaj, ponieważ tu może być owszem dobra przygoda, dobry romans, dobry seks, ale tylko na krótką chwilę coś powierzchownego. I uważaj tutaj na jego manipulacje, kłamstwa, ewentualnie zdrady. Także bądź ostrożna. Dziękuję serdecznie dwóm grupom. Pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.